Myśleliście, że zginęliśmy, to źle myśleliście. Nie było jednak tak kolorowo, jak mogło się wydawać. Cudem uszliśmy z życiem, lecz oni i tak na nas czekali. Blaze, Maciek i Sergio zostali złapani i po raz kolejny postawieni przed sądem. Był to największy sukces amerykańskiej policji. Sąd zdecydował się jednak na dość niecodzienne rozwiązanie. Zamiast skazywać ich na karę śmierci, zostali osadzeni w areszcie domowym, by do końca swych dni ciężko pracować. Miało to pokazać innym, by nie podążali drogą trójki bohaterów. Przygotowano specjalny dom z uzbrojonym po uszy personelem i elektrycznym płotem. Położenie domu uniemożliwia ucieczkę. Jeśli skoczysz, zabijesz się lub połamiesz. W ciała Blaze'a, Maćka i Sergio wstrzepiono specjalne chipy, by móc łatwo ich zlokalizować, gdy zechce im się uciec. Czy będą w ogóle próbować? Śledźcie serię i zostawcie mnóstwo łap w górę. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witamy was w kolejnym, można powiedzieć, w pierwszym odcinku, nie wiem czy nowego sezonu, nawet nie wiem jak to nazwać, moi drodzy. Witamy w więzieniu, wraca wasza ulubiona ekipa, czyli Maciek, Blaze ja, i Sergio. Ja tu jestem, chciałem też siema powiedzieć. Maciek, tak, sorry za ten długi wstęp, moi drodzy. Areszt domowy, co się tu będzie działo? Ja jestem naprawdę pozytywnie naładowany i mam nadzieję, że no będzie śmiesznie, kurczę. Nie zobaczymy. Wiem, czy powiedzieć pozytywnie naładowany, stary, jak idziemy znowu do więzienia. No nie? Trudno, to jest ale trochę no cringe, po no raz który, siódmy, bez przesady. No nie jest tak łatwo, nie? O. Co, co, panie policjancie? Sergio, o, wstawaj! O Jezu, ale mi się kiło, la pupa, cholera. Gdzie my jesteśmy? To jest chyba stary nasz... to miejsce, do którego nas mieli zabrać, ty. Witam was w waszym nowym domu. Zapraszam. Ja chciałbym parę słów na początek w związku z naszą nadchodzącą współpracą, panie policjancie. Ja nazywam się Maciej oraz jestem przewodniczącym tej drużyny. Jeżeli ktoś tak chciałby się kontaktować, to proszę ze mną na mail maciej@stos.xyz.bocianpożyczki.pl. Dobra, kelner, podaj mi drinka. Spokój, spokój tu ma być. Gdzie jesteśmy na wakacjach? Witaj Kamil, zapraszam cię. To jest kapral Kamil, będzie was pilnować. Ja jestem sierżant. Kapral Kamil? Co? Jak? Jeszcze raz? Pan kapral Kamil? Zaczyna kapral się. Kamil? Franek! To taki dzbanek. Miło mi, panie kapral Kamil. Ja nazywam się Maciej i jestem przewodniczącym tej drużyny. Jeżeli chciałby pan się kontaktować ze mną lub z nami, proszę kierować. Dobra, złokuj, blond. Przepraszam. Chodźmy do środka zobaczyć. A to my tu będziemy, tak? To dobra, jest pan nasze... Sergio, czy nie ma pana Sergio? Jest. Dzień dobry, to ja. Pan Maciek. Jak już pewnie pan słyszał wcześniej, nazywam się Maciej oraz jestem przewodniczącym tej drużyny. Jest pan Maciek, czy nie ma pana Maciek? Jestem, owszem. Dobrze, i pan Blaze. Jest, 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 witam. Dobrze, to jest kolejny pan komendant Wania Satusza. A jak ma na imię? Privet. Wania, mówię, Wania Satusza. Ło, privet. A skąd pan jest? Privet, na zdrowie! Nieważne skąd jest, zapraszam was do nowego, w sumie, aresztu domowego. Okej. Dziękujemy, panie oficerze. Czyli wakacje, tak? Dostosujemy się do pana przykazań. Jestem sierżantem. Wakacje. Panie sierżancie, bardzo przepraszam. Kapral Kamil, stary. Kapral Kamil jest mocny. Próba ucieczki równa się pałka w łeb. Spróbujecie uciec, no to macie pałką w łeb. Lepszy to niż kara śmierci w sumie, nie? Tak no kurde, dostaliśmy willę, goście. Jak uśniecie, jak uciekniecie, no to jak was znajdziemy, to po prostu macie krzesło... krzesło śmierci. Tak. Jezu, dobra, jak nas znajdziecie, jak uciekniemy? Tak, tak, tylko się mówiłem, pytamy. Że macie chipy. A gdzie te chipy mamy? W sobie. Jak byliście po wypadku... Stary, nie pytaj! Jak byliście, nie pytajcie! Dobra. Jak byliście po wypadku, a ty tu się nie odzywaj, bo słyszałem, jak szeptałeś. Przepraszam, bo to był dosyć głośny szept, panie pułkowniku. Kamil, możesz go na moment zabrać? Już sierżantem Kamilem, stary. Robi się ciekawie. Dobrze. Panie, idę na kozetkę, stary. Panie Franku. Pan Franczysław, proszę. Dobra, Franczesław, słuchaj. Ja skończyłem z kryminalnym życiem. Chcę być lepszym człowiekiem. Tak, nasz tutaj Sergiusz się zmienił. Zmieniłem się. Ale mnie to nie obchodzi, tak, że zgniecie. Więc tutaj to ja mogę nawet zgnić i odrosnąć, jak nie cieszcie się, że to jest wasza willa, bo to... nas tak naprawdę. No ale dobra, to my, ale my tu mieszkamy, tak? Co mamy do dyspozycji? Mieszkacie, macie do dyspozycji, zapraszam.
O kurde, ładnie tu, kurde, postarał się rząd, o to nam chodziło. A gdzie możemy spać? Pytania później. Maciek, wszystko gra, co ciekawie powiedział. Stary, pytałem się o toaletę, ale jakby powiedział, że nie mogę iść. Na górę, dobra. On taki niemowa, ten Kamil. No on jest taki trochę cringe'owy, on się pyta mnie, no i jak tam? Oj, maj! Co się stało? Nie wiem, noga miód. Tutaj pokój relaksacyjny, z którego nie będziecie praktycznie w ogóle korzystać, bo no będziecie jeździć na roboty codziennie od 8-7 do 21-22 mniej więcej. To na chwilku, ale codziennie do roboty nocowej, no to po co ten dom? Od poniedziałku do niedzieli. No i bywa czasem, że weźmiemy was nawet w nocy na robotę. Przepraszam, panie pułkowniku, psi. No to idź do basenu. Dobrze. Nie. Pójdź ktoś z nim. Kapral Kamil, bo zaraz dobrze się dogadujemy. Dziękuję. Ale on groźny głos ma, ten Kapral Kamil. Tutaj macie pianę, no, macie ochotę, możecie sobie grać, my to słuchamy. Okej, a gdzie mamy spać? Co tu jest? Można tu? O, można zająć ten pokój? Czy ja mogę zająć ten pokój sobie? Tutaj jest pokój dla jednej osoby, no w sumie dla... To będzie mój. Nie, czemu? No Sergio, możesz spać ze mną jak chcesz. Panie, tu jest kanapa. Zapraszam za mną, Tutaj to zacznij. Jest do błędu woli, ale uzgodnijcie pokoje między sobą. To już nie w naszej kwestii. Okej, okay, Sergio, pan Sergio nie będzie miał wcale gorszego pokoju. Wow! Ja mam pytanie, czy... Tak, możemy się jakoś tak rozgościć samemu? Tak, możecie się rozgościć. Przepraszam, a odnośnie kuchni, bo ja mam uczulenie na podroby z indyka. Jakby moglibyśmy uniknąć indyka? To będzie z indykiem wszystko. Dziękuję. Wszystko z indykiem. Dziękuję. Trochę cringe'owo. Wymagania? Nie, wszystko gra. Dziękuję. Jajka, ja lubię jeszcze jajka. Lubię, żebym zjadł. To nie będzie jaj. Dzięki, dziękuję. Kapral Kamil powiedział. A co wam też? Kapral Kamil pozamiatał szczerze. Panie Kamilu? Tak, śmieszę cię to, co powiedział. Nie, przepraszam, nie, bardzo przepraszam. Okej. A panowie tutaj z nami na zmianie będą, tak? Tak, my będziemy z wami 24 na godzinę. Jeszcze jest jeden kumpel, ale nie wiem, gdzie się zapodział. 24 na godzinę? A mogę sobie panowie pójść na dół? Dobrze, to możemy się rozgościć, tak? To dziękuję. Jasne, możecie się rozgościć. Chodźcie chłopaki i zajmiemy pozycję. Macie, oni za nami chodzą wszędzie, kurde. No właśnie wiem. Kamil, włącz chlorowanie basen. Możemy trochę poddychać? Idźcie se na dół. Ty, Sergio, skacz stary. Chociaż nie, kurde, tak tu wysoko, my nie damy rady, stary. Nie, wysoko, ty, Blazy, patrz co znalazłem. Nie, Sergio, da radę, skacz Sergio, skacz. Znalazłem w diamentach. To jest bezpieczne, Sergio. Kroweksa? No patrz, jaki kolorowy. Mogę mu przywalić. Ty. Ty, chłopaki. Proszę. Co się stało? O mój Boże. Maciek, żyjesz? Hej, stary, oni nie bronią bramy. Jeszcze chciałem powiedzieć. Chyba uciekam, stary. Bo nam kolega spadł chyba. Jak uciekł? Ty, auto jest otwarte! Kurka wodna. Co? Dobra, Wania, wezwij posiłki słodz, ja jej. Dobra. Maciej, ty jesteś w pole, stary, oni już jakieś tak, posyłki wzywają. Stary, mam wypadek. Miałem wypadek. Wiesz, ja już odjechałem. Wracaj. Nie ma mnie, stary, ale wrócę po was. Wracać. Gówni. Ale my tylko się martwimy, bo nasz kolega wyskoczył z balkonu. Przepraszamy, już tego się nie powtórzy. Pomogliście mu w ucieczce, odsunąć się. O czym pan mówi w ogóle? Sam skoczył. On jest niezrównoważony, sam skoczył. Tak. Sergiusz, potwierdzimy. Potwierdzam. Cisza. O Jezu, ty strzela, ty negatywny ten murzyn. Stańcie plecami do nas, rękami do góry. Już wracam, słuchaj, nie wracam. Stary, przyjdź, tu mamy przypał przez ciebie. Wracam, ale możliwe, że zepsułem jedno z aut. Przeszukują nas, stary, no coś ty odwalił, no. Sergio uciekł, co jest? Złapali mnie. Wyskoczył! O mój Boże! Nie, ja nie skaczę, tylko chcę popatrzeć! Stary Sergio wyskoczył z okna, no masakra! Goń go! Melduję, że upadł. Jest ranny. Ty, Maciek. Kamil mnie musztruje, on mnie złapał. Maciek! Ospano się zabił, stary, chyba. Co? O Jezus! Panie władzo, co z twoim kolegą? Zaraz się dowiemy.
Jak na razie jesteś podejrzany o współucieczkę. Ale ja jako jedyny nie odwaliłem żadnej akcji, o co panu chodzi, no? Bo ja się trochę przestraszyłem tego indyka, nie ukrywam. Indyka numer 3, w razie postrzelać. Stary, no nie wiem, że... Słyszałeś to? W razie postrzelać w głowę, chcą go zabić! Nie zej, no co wy chcecie z nim zrobić? Przecież on chciał tylko być wolny. Chciał uciec, to będzie miał ucieczkę. Nie, nie róbcie mu krzywdy. Są brutalnie, są psychole, stary. Możemy dziś na robotę jechać. Naprawdę, tylko mu nic nie róbcie. Chcieliśmy wam to zaproponować jak na razie. Jeżeli znajdziemy waszego kolegę, jedziecie od razu na robotę. Dobrze, my zrobimy wszystko, tylko mu nie róbcie krzywdy. Nie róbcie mu krzywdy. Możecie mnie odkuć? Przeszechują mnie, stary. Moi drodzy, to są kozaki, to nie są takie mięczaki jak w więzieniu, nie? Zapomniałem powiedzieć, głównym dowodzącym jestem ja oraz tutaj kolega. Cholera, nie skarżcie! Chodź, mi się nie, to coś, nie coś mi się stało, coś nie, mi się nie stało. Nie, nie da. Nic, niestety nic nie stało oprócz wielkiego słuchania. Dobra, okej, ten rusek też jest przy połowie. Zaciąga, nie? No, przewalili sobie panowie, przewalili. Pan się odsunie i przyjdzie do ściany. Tak jest. Jak on gada! No, kurde, się go boję. Ukraina. Ukraina? Nie wiem, no. Złapał mnie w locie. O kurde. A pan z Rosji, z Ukrainy? Ma panie, pan prawo zachować milczenie. Pan ma prawo, czy my? Zna pan swoje prawa? No nie bardzo. Na pewno zostały wam mówione na komendzie w czasie transportu i w czasie przybycia tutaj. Że mamy zamknąć japę? Ej stary, ja z nim nie dyskutuję, ja się boję tego ziomka. Nie dyskutuj, on jest przerażający. No, z kitu. Gdzie jedziemy na robotę? Moi drodzy, no to będą nas ładnie traktować. Dobra, tutaj. Dobra, o kurde. Panie kapralu, gdzie my jedziemy? Na robotę, panowie, na robotę. Co to za robota? Właśnie. A, zaraz się wszystkiego się dowiecie na miejscu. O, to jak to z drogi tak zboczyć? Spokojnie. Policja. Wszystko i można. No, ja też chciałbym zostać policjantem. Przecież Sergio, też bardziej zostać. Sergio, kiedy awucę, teraz stary. Jestem dobry, Sergio, to Sergio, policji bo naprawdę, się naprawdę, będziesz nieprzyjemnie z nami. Wiesz, ile ja ludzi zabiłem? Dobrze bym strzelał. A wiesz, ile ja ludzi zabiłem? Ilu? A wiecie, ile ja zabiłem? No, ja też dużo. No, panie władzu, ale to tak przez krzaczory, co jest? What the hell? Ty, stoją tu te... Ruski. Oni wam wszystko opowiedzą. A wysiadać? Wysiadać. O, dobra. Zapraszam. Jak wszyscy synchronicznie wsiedli, no. Ja się boję, stary, co my mamy tu zrobić? Co to w ogóle na fury w wodzie stoją? Dobry. Bania. Dzień dobry. No, to panowie tak. Szkolenia były wojskowe. Chłopakom się nie chciało sprzątać. Poprosili, czy mamy kogoś do sprzątania. Że z komedy nam się nie chce nikogo brać. A wy jesteście idealnie pod ręką. To tak, macie całkowity zakaz przekraczania barierek na plaży i w stronę rzeki. Jeżeli zobaczymy kogoś, że próbuje uciec, nie przerywaj. Przepraszam, Nie przerywaj, dobrze. Nie przerywa się. Dobrze. Jeżeli zobaczymy, że ktoś ucieka albo próbuje przepłynąć rzekę i gdzieś uciec, spokojnie, damy sobie radę. Najwyżej będziemy was gonić, to nie problem, potem dostaniecie jakieś kary, pobiegacie sobie trochę. No, słucham. Ja tam nie wchodzę. Czy mogę mieć pytanie, panie kapralu Kamilu? Słucham. Jak przewidziane jest na przykład drugie śniadanie, kanapki pakowane z szynką? Coś sobie złowisz, może tu jakieś są jeszcze ryby, to będzie indyki są. Słyszałem, że indyki są. Dobrze. Są niemili, stary, łapię cię za serce. Pan powiedział, że nie wchodzi. Mnie to nie obchodzi, że się zmarzysz, coś zrobisz, masz wejść, nie chcesz wchodzić, spoko, jedziesz sobie do domu, wracasz do więzienia i... Ale nie, kapralu, przecież Wania się im zajmie, prawda, Wania? Nie. Nie, dobra, to może się będzie bez pana Wani. To do roboty, panowie. Macie czas, macie wyłowić pojazdy. Jak to zrobicie? Panie, możemy to robić to wspólnie, prawda? Sprawa. Dobra, chodźcie. To jest bagno, ja tam nie wejdę w moich nowych klapkach. No co, jak chcesz się nawrócić, to trzeba się trochę pobabrać w bagnie. Jak się pogoda zepsuła? Możemy cię wrzucić, bo ty już łapie miał. Dobra, Jezus Maria. Przepraszam, czy to jest szklan? Ajajaj, czujesz, jakbym chodził. Nie wiemy, co to jest. No stary, bo chodzimy po gównie. Jak my mamy ten samochód przepchać? Trzeba go pchać rękoma. To co, to we dwójkę, co? Maciek, no. Dawaj z tej strony też. To chcesz pchać przede mną, czy za mną? Ja mogę obok ciebie. Ja zaczynam. Dobra, to pchaj. Zubeki! Macie! Dobrze, dobrze, dawaj. Idzie, bardzo. Lezi, pchaj. Którą stronę? Nie wiem, pchaj. Pchaj, żeby to kontruj. Serio!
No to jest. A może Maciek będzie w aucie siedział i będzie kontrował, będzie prościej. Maciek, co ty w tej wodzie robisz? Tu jest, no dobra. Babrasz się w bagnie, gościu? Zemdlałem, bardzo dużo siły położyłem do spychania samochodu. Chodź stary, chodź tutaj. Siadaj do samochodu, może ci się uda, co? Zobaczy się uda. Patrz, oni też babrają się w gównie. Ty Maciek, sobie to pcha, chodź Sergiu. Ale prawda nie ma. Ale stary, siły musisz marnować, co? No stary, daj radę, daj radę. Widzę, ale jak pilują nas stary. Super biegasz, Blaze. Biegaj stary, biegaj ty. Nie, na brzeg, na brzeg. Krzysiu się biega tu. Patrz, kaczki stary, żurawie. Wam powiem, że nie chcecie dostać z tej zarawodzie. A co się dzieje? Przez co my zrobimy teraz? Do auta idziemy. No do auta, po auto. Tak, to nie w tą stronę. No to już. No to... We dwójkę raz dziś stary. Kupię siłę w jedności. Mocniej, siły pokażcie mi. Maciek, co ty tam robisz stary? Zdarzyłem znowu, ale dobra. Nie mogę pchać dalej. Dobra. Ślizga się. Bo już ciężko ci idzie, dawaj na was. Ty facet, masz jaja czy nie? Niby tylu ludzi zabiłeś, a nie potrafisz głupiego auta przepchać. Przepraszam. Jak to wygląda, pizko Maciek, ty pchasz tego van. Dobra. Szereg tutaj zrobić przed nami. Dobrze. Tak jest. Brzuchy boli od tego pchania. Jest dobra, okay. Co, myślisz, że zasłużyli na jakieś jedzenie? Ja myślę, że najpierw kąpiel, potem coś jedzą. Ilu z tobą? Dobra, to macie to... 2 minuty na okąpanie się. Kąpiemy się. Na, wiem, na mój strzał z biurka jak coś, na brzeg. Dobrze. Dobrze, jasne. Dobra, Wania, chodź, niech się wykąpią. Dobra, czerwy. No. Ale tu jest po lewej, zobacz, kapral Kamil. Ten to nas zawsze... znaczy... Jemy go? Ej, odwróćcie uwagę Kamila! Ty się o bydło spytał. Zbiórka, wracać. Jaka zbiórka? Co jest? Zbiórka, musisz spieprzać, jak chcesz to uciekaj teraz! Nie, no nie ma sensu stary, no bo już strzelili. Strzelają ty. Dawaj z rękami do góry stary. Pod X-y. No nic, moi drodzy, to nie jest takie proste, nie uda nam się tak uciec po prostu. I myślę, że nie ma sensu próbować, ale jeśli macie jakieś sugestie, jak możemy to zrobić, to piszcie oczywiście w komentarzach, bo no z tego domu na pewno łatwo nie będzie. Wracamy, niech sobie coś zjedzą, zasłużyli. To teraz macie do wyboru catering. Kanapka z jedzykiem, kanapka z kurczakiem i kanapka z wołowiną. Dla mnie będzie z kurczakiem. Ja chcę hamburgera. Ta łatka będzie jak nic. Popatrz go, jak przepraszam. Tak. Czy mógłbym dostać nie. Jajka na... Aha. Mówiłem, kanapka z wołowiną, kanapka z indykiem, albo kanapka z kurczakiem. No to ja jajko bym wybrał. Okej, z indykiem. Jajko z indykiem. Przepraszam, ja mam jeszcze jedno pytanie takie organizacyjne. Nie. Właśnie jakby o pana chodzi, mógłbym zdać jedno nie. Takie... Dobrze. Nie, niech zada, proszę zadaj. Mogę zdać? Komisarzu Wanna, jakby z jakiego kraju pan pochodzi? Z Rosji. Dziękuję. Ja znam trochę ruskiego. Panie Wanda, nie chce pan się przekupić? Panie Wanda! A nie chciałby co? Pan biegać z kółka wokół tego bagna za każde przekręcone moje imię? A jak pan ma na imię? Nie przekręcaj. Dobra, nie ma co przedłużać. Jedziemy. Idę stąd. Jedziesz do auta. Jedziemy, moi drodzy? Chciałbym się w końcu wyspać w swoim domu. Do mieszkanka. Pierwsza noc, o kurde. A ten nasz dom ładny. Wasz areszt. A ten mur jest potrzebny? Jest. A po co ten on jest mury, pod napięciem, właśnie? Panowie, on jest pod napięciem. To co, możemy już iść spać? Bo ja tak, trochę śpiący jestem. Kanapki tam macie wszystko na stole. Dobranoc. Dobra, chłopaki, kamień, papier, kto gdzie śpi? Mamy 3 łóżka, 3 kanapy. Dobra. To ja mogę na łóżku, Dobra, w sumie proszę. Serio? Ja na kanapie, stary. Pobudka. No co po budkach, jakby do spania chcemy? Co do Kamilu? Spania? Ciepłe wody są włączane po 21 do 23. Idzie już. Sergio, idź spać stary, bo już ja zmęczony jestem, pogadamy jutro. Idę cię umyć. Sergio, tylko jedyny poszedł się umyć, stary.
Ja śpię na brudno, z bagna. Jak Shrek stary. No nic, moi drodzy. Jak widzicie, Sergio chyba faktycznie się trochę zmienił. I co, dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. Będzie się działo, jesteśmy w areszcie domowym. Jak uciec z tego miejsca, moi drodzy? Dajcie znać w komentarzach. Maciek, dziękuję ci za dzisiaj. Spoczka, i mamy nadzieję, tak, wpadnijcie na kanał Maćka, zostawcie musła w górę i mamy nadzieję, że wam się ponownie ta seria bardzo spodoba. I co? Do następnego odcinka, który będzie już niedługo. Na razie. Yo. Thank you.